Dominik, jak się czujesz jako zwycięzca 13. edycji programu The Voice of Poland? Niesamowite uczucie. Nie myślałem, że to się może wydarzyć, ale trzeba walczyć, trzeba dążyć za marzeniami. Ja to zrobiłem od początku, dlatego trzymam w ręku teraz tą oto piękną statuetkę. Dlaczego postanowiłeś w ogóle zgłosić się do tego programu? Do programu namówiła mnie moja dziewczyna, bo ja jakby nie byłem chętny na to, ale chciałem w ogóle zrezygnować z muzyki, bo już byłem taki zmęczony tym bieganiem za tym, ale moja dziewczyna: nie, Dominik, jeszcze raz, ostatni raz, pójdź do Voice'a, jak nie pójdzie, to okej, ale idź, nie? Poszedłem i wygrałem, coś niesamowitego. To można powiedzieć, że właściwie ten swój wielki sukces zawdzięczasz swojej ukochanej. Tak, zawdzięczam jej ten sukces w 100%. Co zamierzasz teraz zrobić z wygranymi pieniędzmi? Na pewno, tak jak jej obiecałem, zabieram ją na wakacje. A reszta pewnie na muzykę. Trzeba wydać płytę, jest kontrakt, więc na pewno niedługo płyta Dominika Dudka się ukaże. Zastanawiam się, czy ty na przykład myślałeś o tym, aby spróbować swoich sił jako reprezentant naszego kraju na Eurowizji, czy to raczej nie jest twój kierunek? Jeżeli ktoś mnie o to zapyta, to ja już mam takie piosenki, które może by się nadały. Nie no, żartuję. Jasne, żebym chciał. Jasne, żebym chciał. Myślę, że to jest idealne miejsce, żeby zrobić karierę poza granicami Polski po prostu. A ja zawsze o tym marzyłem, moim największym marzeniem zawsze było zagranie na Wembley. Więc dzisiaj The Voice, jutro Eurowizja, a pojutrze może Wembley, kto wie. Słuchaj, to skoro twoja dziewczyna zainspirowała cię do tego, żebyś się zgłosił do The Voice'a, to może teraz porozmawia z tobą na temat tego, abyś wysłał któryś ze swoich utworów i jednak spróbował podczas tej Eurowizji, bo nie wiem, czy wiesz, ale to jest teraz ten czas, kiedy można to robić. Ola, jak myślisz? Wysyłamy? Dobra, wysyłamy zgłoszenie. Słuchaj, to mam nadzieję, że następny wywiad, który będę z tobą prowadzić, będzie dotyczył właśnie tego, jak przygotowujesz się do Eurowizji. Serdecznie ci gratuluję i już tak na koniec zdradź nam proszę, którego ze zwycięzców poprzednich edycji The Voice na przykład lubisz i podziwiasz. Wiktor Dyduła, lubię twoje piosenki. Pozdrawiam cię serdecznie.